Cześć, witam Cię serdecznie, Tomek Rozmus. Witam Cię z naszego biura w siedzibie Smart Trader w Krakowie i z tego miejsca chciałem Cię zaprosić na najbliższy webinar, jaki poprowadzę wspólnie organizowany z FX Parkiet na temat, no właśnie. Pewnie już nie raz oglądałeś nasze analizy, widziałeś również na moim kanale YouTube komentarze rynkowe czy analizy poszczególnych walorów, nie tylko walorów forexowych, ale również walorów akcyjnych, czy walorów takich jak poszczególne kontrakty terminowe, czy walutowe, czy indeksowe. Jeżeli zwróciłeś dobrze uwagę, bazujemy przy naszych analizach rynku głównie na obserwacji ceny i zachowaniu wolumenu. Czyli patrzymy, gdzie jest popyt, gdzie jest podaż i jak przyłączyć się, wykorzystując tą wiedzę, którą mamy właśnie poprzez obserwację takich wykresów, jak wykorzystać tą wiedzę w naszych zagraniach i jak na tej wiedzy bazować. Jak już wiesz, duzi gracze, smart money, composite men, jakkolwiek ich tutaj nie nazwiesz, chodzi o dużych operatorów rynku, oni markują swoje intencje właśnie na wykresie poprzez price action i poprzez właśnie wolumen. Może oczywiście możesz wykorzystywać różne inne wskaźniki podążania za trendem, czy jakieś oscylatory, natomiast wszystko zapisane jest w cenie i w wolumenie. Jeżeli umiesz to rozczytywać, będziesz skutecznie tutaj i w dłuższym oczywiście okresie czasu na giełdzie zarabiał. Jak rozpoznać te intencje dużych graczy? Oczywiście musisz nauczyć się kilku bardzo ważnych, podstawowych, kluczowych wręcz rzeczy, które pomogą Ci w rozczytywaniu wykresu. Na najbliższym webinarze skupię się na fazie akumulacji. Jak wiesz, na rynku są dwie fazy rynku. Jest faza akumulacji i faza dystrybucji, które zmieniają kierunek rynku, albo przynajmniej na chwilę zatrzymują te rynki, wprowadzając rynki w jakieś korekty. W tym webinarze, który poprowadzę właśnie w poniedziałek o godzinie 19, bardzo dokładnie omówię samą fazę akumulacji. Faza akumulacji dzieli się na poszczególne fazy, jest ich dokładnie 5 i one mają swoją strukturę wynikającą właśnie z popytu i z podaży, ale również wynikającą z tego, że smart money sprytnie manipulują rynkiem, próbując zmylić tutaj całą resztę uczestników rynku. Jak ich rozpoznać, jak nie dać się właśnie złapać w taką pułapkę zastawianą przez dużych inwestorów na małych właśnie graczy, o tym opowiem na tym webinarze, jak również w bardzo precyzyjny sposób rozłożymy tą fazę akumulacji na elementy pierwsze, czyli pokażę Ci, jak rynek hamuje, jak rynek jest zbierany, jak wygląda ustawienie rędu akumulacyjnego, jak wygląda układ cen, jak wygląda spread świec charakterystyczny dla większości faz akumulacyjnych i jak wygląda testowanie czy wybieranie tego wolumenu i kiedy wiemy, że podaż została zakończona, że duży popyt wszedł tutaj do gry i kiedy ewentualnie możemy zagrywać, w jakich dokładnie miejscach i co jest charakterystyczne, tak jak już powiedziałem, dla wszystkich czy dla większości faz akumulacyjnych.